Dzień dobry, od jutra znów coraz cieplej, więc na ogół ma padać deszcz. Czy tylko miejscami pojawią się inne opady? W nocy pochmurno i deszczowo. Mieszane opady pojawią się przejściowo przy wschodniej granicy i na południowym wschodzie. Na Podkarpaciu uważajmy na gołoleć. Wschód Polski najchłodniejszy, a najłagodniejsze powietrze na zachodzie i nad morzem. Wiatr osłabnie jedynie na północnym wschodzie. Poza tym będzie silny, a w górach porywisty. Jutro od rana bez deszczu, tylko na północnym zachodzie, na krańcach północno-zachodnich. Najmocniej popada na wschodzie i na południowym wschodzie. Na Pogórzu Karpackim oprócz deszczu możliwy deszcz ze śniegiem. Wyżej w górach śnieg. To temperatura, jakiej się spodziewamy około 10:00 i proszę zwrócić uwagę, co się już będzie działo na termometrach w zachodniej Polsce. Kilka godzin później tam temperatura dojdzie do 11, a może i do 12 stopni. Przy czym nadal będzie dość mocno wiało. Na zachodzie w porywach do 70 km na godzinę, poza tym do 60, a w górach do 120. Słabszy wiatr nadal na północnym wschodzie i tam najniższa temperatura. Po południu opady będą coraz słabsze. Na Pogórzu Karpackim deszcz dalej będzie się mieszać ze śniegiem, a w górach przybędzie sporo białego puchu i tam na pewno będą zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnienie na razie spada, ale jutro po południu będzie rosło. W sobotę nadal wietrznie, deszczowo i ciepło, nawet bardzo ciepło. W niedzielę trochę chłodniej i dużo deszczowych chmur, choć po południu przy wschodniej granicy i na Pogórzu spadnie deszcz ze śniegiem, a pod koniec dnia sam śnieg. W poniedziałek znów cieplej. Do zobaczenia.